Aleksander Kwaśniewski. Ja uważam, że ten człowiek był prawdziwym nieszczęściem dla Polski. Aleksander Kwaśniewski wyobrażał sobie, że jak on zrobi laskę prezydentowi Bushowi, to ten z tej wdzięczności zrobi go pierwszym sekretarzem ONZ-u, a w ostateczności pierwszym sekretarzem NATO. Prezydent Bush młodszy nie miał jakiejś dobrej, zbyt dobrej reputacji w Stanach Zjednoczonych, ale nawet i on, jak to kiedyś była taka piosenka, nie wiem czy Państwo pamiętacie, to chyba Krystyna Sienkiewicz dośpiewała w latach 60. Refren był taki: bo taka głupia to już nie jestem. No może głupia, ale taka to już nie. Otóż prezydent Bush może nie był tam za bardzo lotny, ale nawet i on wiedział, że prezydentowi, który zdradza własne państwo, nie można dać żadnej posady, bo on każdego zdradzi. I no, to nawet i prezydent Bush wiedział takie rzeczy, to przecież jest elementarz. No i oczywiście prezydent Kwaśniewski, ani Polska z tego nic nie miała, ani on, bo po zakończeniu drugiej kadencji prezydenta Polski został jakimś stróżem nocnym u jakiegoś żydowskiego tam na baba, tam dbał o europejski poziom i tak dalej. No to taki właśnie miglanc.